Transmisja vlogowa prosto ze spacerów w Podkowie Leśnej. Na to dzisiaj 10 km. Dzień dobry. Cześć, porozmawiamy dzisiaj o Slacku. Slack to moim zdaniem jest najlepsze narzędzie komunikacyjne, jakie w tej chwili istnieje na świecie. Nawet niedługo będę o tym pisał bardziej taki kompletny i długi tekst na moim blogu. Ale na razie kilka takich luźno rzuconych myśli. Tak na przyszłość, to nie ty. Niezaprzeczalnymi zaletami Slacka jest to, że jest multiplatformowy, czyli tak naprawdę możecie sobie zainstalować Slacka na dowolnym urządzeniu, na telefonie komórkowym, na tablecie, na obojętnym systemie operacyjnym. Możesz korzystać ze Slacka w przeglądarce internetowej, albo możesz po prostu sobie ściągnąć aplikację pod twój system operacyjny. Druga dość duża zaleta to jest to, że on jest jednak stosunkowo prosty. Jest na tyle proste, że mój tato bez problemu go używa i myślę, że to jest dosyć dobra rekomendacja. I cała rodzina używa Slacka. Trzecia bardzo duża zaleta Slacka to jest to, że można go zintegrować z różnymi innymi aplikacjami, innymi serwisami webowymi, innymi usługami internetowymi. Na przykład możemy sobie podłączyć do Slacka kalendarz Google, czyli Google Kalendar, i poprosić, żeby codziennie rano o godzinie tam 6 rano, załóżmy, na wybranym kanale na Slacku pojawiała się lista tego, co w tym kalendarzu danego dnia się jest zapisane. I to jest super. Bo dzięki temu rano od razu wstając można sobie na Slacku zapoznać się z tym, co nas danego dnia czeka. Gdzie musimy się pojawić, do czego musimy się przygotować. Można go zintegrować z jakimś serwisem pogodowym i na danym kanale publikować zmiany w pogodzie na przykład. Ja na tyle bardzo lubię Slacka, że nawet w rodzinie używamy Slacka i przekonałem nie tylko mojego tatę, ale naprawdę całą rodzinę taką bliższą do używania Slacka i to się bardzo fajnie sprawdza. I o tym będzie właśnie najnowszy wpis na moim blogu już niedługo. To jest taka fajna czapka z Bluetoothem wbudowanym do czapki. I można sobie przez tą czapkę słuchać podcastów. I jeszcze coś, co jest bardzo ważne. Komunikacja na Slacku odbywa się szybko. Jest łatwo skategoryzowana, bo można sobie ustawić kanały tak, jak się chce. I wtedy ta komunikacja przebiega na tych kanałach, na których chcemy, żeby przebiegała. Łatwo się znajduje informacje. Jest dla użytkowników jakaś taka mniej stresująca. To e-mail jest zawsze taki, proszę pana, coś tam tego. A tutaj po prostu się załatwia sprawy. Pyta się kolegę, koleżankę o jakąś tam informację. Ktoś zgłasza coś. Można założyć kanał dotyczący wspólnego wyjazdu na narty. Można założyć kanał dotyczący usterek w biurze. No to jest naprawdę super narzędzie. W sensie... To jest jedna z tych niewielu aplikacji, które zbliżają naprawdę ludzi do siebie, a nie oddalają. I tak sobie pomyślałem, a może by tak przestać używać w ogóle e-maila, tylko zrobić coś takiego. Na mailu, na koncie pocztowym ustawić sobie taki permanentny autoresponder z informacją: cześć, jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, to wejdź na Slacka. I tutaj podam adres mojego Slacka. I tam się zarejestruj, bo można w Slacku tak sobie ustawić, żeby ktoś, kto chce dołączyć do jakiegoś kanału publicznego, mógł to zrobić sam na własne życzenie. I w
tym momencie, jeżeli ktoś będzie miał do mnie jakiś interes, w sensie jakiś prawdziwy człowiek, jakaś żywa istota, a nie jakiś bot, który mi wyśle jakiś status, jeżeli ten człowiek dostanie taką informację, to jeżeli będzie się chciał ze mną skontaktować, będzie mu zależało, to on to zrobi. A jeżeli to zrobi, to przekieruję go z kanału, którego nienawidzę i po prostu nie cierpię i pałem do niego szczerą nienawiścią, którym jest e-mail, do kanału komunikacyjnego, który uwielbiam i którym jest Slack. A przy okazji stworzę taki test. Zależy ci na skontaktowaniu się z Jerzym? No to wykonaj tę jedną malutką czynność i użyj tego kanału komunikacyjnego, który jest wygodny dla Jerzego. Myślę, że niedługo spróbuję takiego eksperymentu. Na razie.